Open Space to proste narzędzie, które pomaga przeprowadzić szkolne dyskusje w efektywny i demokratyczny sposób. Pozwala zaangażować w rozmowę wiele osób na tematy wynikające z potrzeb uczniów i jednocześnie uniknąć chaosu czy nieporozumień. By stworzyć Open Space, potrzebne są przestrzeń, narzędzia i uczestnicy. Przestrzeń to sala plenarna, sale sesyjne i bufet z przekąskami. Narzędzia mogą być różne, na przykład papier i markery. Przydadzą się też laptopy do spisywania wniosków w trakcie sesji. Uczestnicy to wszyscy, którzy wezmą udział. Uczniowie i uczennice, nauczyciele czy rodzice. Nad całością działania czuwają moderator i grupa robocza. Temat Open Space powinien określać ogólny obszar. Natomiast formułowanie bardziej szczegółowych i konkretnych tematów do dyskusji i wypracowania pomysłów będzie już po stronie uczestniczek i uczestników. Dobrym przykładem tematu jest na przykład samorząd uczniowski w naszej szkole. Nasza szkoła jako miejsce tworzone przez uczniów. Jak zmotywować uczniów do nauki? Wewnątrz każdego z powyższych tematów można zaproponować wiele bardziej szczegółowych kwestii do rozmowy. To moderator i grupa robocza zbierają od uczniów i uczennic szczegółowe tematy do dyskusji, koordynują wydarzenie oraz analizują i przedstawiają wnioski. Moderator przedstawia tematy i pilnuje zasad. Open Space zakłada swobodę. Każdy sam decyduje, w jakich dyskusjach weźmie udział. Pozwala każdemu zgłosić temat albo uczestniczyć tylko w rozmowach przy kawie. Każda forma jest wartościowa. Po zakończeniu wszystkich sesji znów przychodzi czas na spotkanie w sali plenarnej. To moment na podsumowanie i przedstawienie wniosków, a potem wypracowanie zmian w procedurach szkoły przez przedstawicieli uczniów, nauczycieli i dyrekcji, by wcielić nowe rozwiązania w życie. Dzięki Open Space każdy ma prawo wypowiedzieć się na temat, który jest dla niego ważny, i mieć realny wpływ na zmiany w szkole.